gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Na pierwszym planie Rafał Pasoń z tandemu lotowego. Rafał Pasoń, Andrzej Smerdzyński. Witam serdecznie wszystkich, witam Ciebie, Radku. Rafał, dziś sobie porozmawiamy o kilku tematach. Nie skupimy się na jednej rzeczy, bo do omówienia jest dużo kwestii. Na pewno jedną z najważniejszych jest sezon lotowy gołębi dorosłych, który minął. Natomiast na początek, no bo to jest teraz temat najważniejszy, który wszystkich interesuje, czyli gołębie młode. Bo to jest okres, gdzie wokół gołębi młodych dzieje się dużo. No też są, wiadomo, problemy występują z jakimiś chorobami i tak dalej. Więc hodowcy też mnie często pytają, chcieliby się dowiedzieć, chcieliby, żebym takie tematy poruszał. Więc na początku Cię zapytam, jak u Ciebie to przygotowanie młodych wyglądało, teraz wygląda i ewentualnie takie najważniejsze rzeczy według Ciebie, na które trzeba zwrócić uwagę, postępując z młodymi. No właśnie ten temat gołębi młodych to generalnie zawsze u nas na hodowli był najtrudniejszy. Ja wychodziłem z założenia, żeby po prostu utrzymać pewien poziom w hodowli, mam na myśli tutaj gołębie dorosłe, nie mogą uciekać roczniki. Czyli no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu gdzieś były duże straty w tych gołębiach. No a te straty no generalnie są spowodowane chorobą. No. Tak to mniej więcej się odbywa, że kto potrafi zadbać i obronić się przed adeno, plus ewentualnie tak jak teraz ostatnimi czasy pojawiły się problemy z drogami oddechowymi. No kto potrafi, że tak powiem, się przed tym obronić i odpowiednio zabezpieczyć. Efekt końcowy jest taki, że mamy więcej po lotach gołębi młodych, co bezpośrednio później przełoży się, przekłada, powinno się przekładać w gołębie roczne i dorosłe. No, ja tak podchodzę do tego tematu. Nie skupialiśmy się bardziej może na samym wyniku, bo tutaj też jasno trzeba sobie powiedzieć, że inaczej prowadzi się gołębie młode, jeżeli ktoś nastanawia się na mocny wynik, a inaczej to prowadzenie wygląda jak nie nastawiamy się bardzo na wynik, chcemy, żeby tych gołębi jak najwięcej nam zostało po lotach. I żeby prawda? Po prostu jakieś doświadczenie zdobyły. Dokładnie, żeby zdobyły doświadczenie, przeleciały cały sezon, bo jednak wydaje mi się, że no jednak te młode powinny latać, nabierać jak najwięcej doświadczenia, tym bardziej jak wprowadzamy dużo nowych gołębi, no to jednak no ta selekcja musi być już na samym początku, prawda? No i teraz wracając do tego systemu właśnie takiego, jak my tutaj na hodowli stosujemy u siebie, czyli nie nastawialiśmy się bardzo na ten wynik, a bardziej na to, żeby tych gołębi oblatywało jak najwięcej. No to jednym z takich no, podstawowych, że tak powiem, problemów, no to jest problem karmienia. I pod to też no, udało mi się zrobić taką, powiedzmy, karmę, która według mnie zdaje egzamin. Ona jest spokojna taka, nie ma jakichś nasion, które byłyby, powiedzmy, bardzo ciężko strawne, no bo generalnie o to chodzi. Nawet jak się je przekarmi, czy zjedzą więcej, nie trzeba je tam bardzo krótko trzymać, to no nie jest generalnie ciężko strawna, więc no to jest taki pierwszy punkt, wydaje mi się, do spełnienia, który no, no karma jest bardzo ważna, żeby nie przekarmiać tych gołębie ciężką karmą. No dziś powiedzmy, kiedy nagrywamy, jest 20 sierpnia, pogoda pewnie jak widać jest ciężka. Gdyby dziś one dostały karmę jakąś, powiedzmy, z grochami i tak dalej, przy takim karmieniu lekkim, no to mogłoby się to różnie skończyć, no tak? No wiadomo, jakby się skończyło, że zaczyna się problem, tak?
No, druga rzecz taka, no, bardzo ważna według mnie, no, to jest szczepienie gołębi. Też no szczepionki tutaj odgrywają dużą rolę i no wiadomo, no, ja nie chcę tutaj wymieniać też, może, no, z jednej strony pewnie bym pomógł ludziom, no, ale no, są nasze firmowe, polskie, które no, ja osobiście uważam, że nie są dobre. O. W przypadku Adeno, no to tu powiem, no my stosujemy Kolumbę RP. Według mnie to jest najlepsza szczepionka, która najlepiej sprawdza się i no mogę powiedzieć, że no trzeci sezon, gdzie temat Adeno, no nie powiem, że może nie istnieje całkowicie, bo w poprzednim roku mieliśmy wrażenie, że przechodziły, ale to zupełnie nie było takich objawów typu wymioty, no tak jak to zawsze to ten przebieg wiadomo jaki jest. Może dwa dni były troszeczkę smutniejsze, ale kało, odchody były bardzo dobre, latały koło domu i to było tyle. Także drugi punkt to jest szczepienie, no i trzeci punkt, który też uważam za bardzo ważny, to są zioła i elektrolity, które u nas na hodowli gołębie piją, no myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że w tym okresie takim, gdzie zaczynają się wywózki i w zasadzie do pierwszego lotu konkursowego to nie robimy przerwy, a jeżeli robimy, to tam 2-3-dniową tyle. Piją je cały czas. To są zioła właśnie typowo takie bakteriobójcze na przewód pokarmowy, czyli generalnie E. coli. Tutaj tu rozmawiamy o impakcie, tak? Tak jest, dokładnie. Impact. To jest impact. Drugie zioła, które łączę, tutaj akurat no, się troszkę pochwalę, że to jest mój akurat przepis, żeby to tak połączyć. To jest termokontrol. Termokontrol to są generalnie takie zioła, które działają bardziej tak na uspokojenie. Czyli jak zaczynamy te wywózki, no to jest istotne, bo jest stres przy tym, prawda? Więc drugie te zioła, one mają troszkę domieszczki też elektrolitów. Nie dużo, ale są. No i trzeci to jest taki czysty, typowo elektrolit, ale ma jedną zaletę, bo nie wszystkie te elektrolity gołębie chętnie piją. A jego właśnie bardzo dobrze gołębie piją i w połączeniu tych trzech produktów w ogóle nie ma żadnego takiego efektu, że gołąb cofa głowę, nie chce, nie dopija generalnie tyle wody, ile powinien dopić, prawda? Tak. A te elektrolity, które mówisz, to jest hydrobalans, tak? To jest hydrobalans, tak. Tak, czyli te trzy produkty łączysz? Ja je łączę i gołębie piją cały czas. Nieważne, czy to jest dzień koszowania, czy to jest po locie. Zabezpieczam tym gołębie cały czas. W ten sposób. No i to jest taka, można powiedzieć... Ja jeszcze ci zadam jedno pytanie wracając, bo na temat młodych wiadomo, nie będziemy też rozmawiać cały materiał, ale jeszcze chciałbym uzupełnić te szczepienia, bo powiedziałeś, że Kolumbii RP to jest jedna szczepionka. Ewentualnie te gołębie są czymś jeszcze szczepione. Czy szczepisz na ospę? I w jakich terminach te szczepienia się odbywają? Czy to są młode szczepione w gniazdach, czy...? Ja szczepię młode po odstawieniu. Nie szczepię gołębi młodych w gniazdach. Czekam do momentu, aż po odstawieniu już jedzą same. I wtedy dopiero jest szczepienie. Wiadomo, że odrzuca się te młode... Dokłada nowe i tu jest troszkę problem. Trzeba, tak jak ja, znaczę sobie znacznikami pierwszą partię, drugą. Przy drugim tam zaszczepieniu, powiedzmy, tej drugiej partii jest szczepiona drugi raz ta pierwsza partia. No, tak to sobie jakoś tam modzę, żeby... To są szczepionki, które mają... Można zaszczepić 50 sztuk, więc jakąś tam mniejszą partię się szczepi, plus te wcześniejsze odstawione, prawda? No i no musi być tak jak u nas gołąb zaszczepiony dwa razy. Tą szczepionką. A dwa razy? Tak.
kolejnym szczepieniem, jeżeli oczywiście zdążymy, bo to zawsze tak jest z tymi młodymi, że no koncentrujemy się głównie jednak na tych gołębiach dorosłych i pracy jest mnóstwo, więc to się tak robi czasami jak wyjdzie. Wiadomo. Nie zawsze się zdąży, staram się zawsze z ospą zdążyć. Ale jak nie zdążymy, to szczepimy po prostu po lotach. Po lotach. No i kolejnym szczepieniem obowiązkowym jest szczepienie przeciwko salmonelozie. Ja od lat właśnie zawsze byłem zwolennikiem takich szczepień szczepionkami pojedynczymi. Czyli jeżeli działamy na ospę, to na ospę, jak na salmonelozę, to na salmonelozę. Nie podobają mi się generalnie te łączone. Nie wiem, czy mam rację, może ktoś szczepi i jest z tego zadowolony. Natomiast ja mówię o moim systemie i ten system akurat u nas się sprawdza. A na ospę, przepraszam, a na salmonellę czym szczepisz? No i tutaj właśnie zawsze problem, znaczy zawsze, ostatnio jest problem, bo taką najlepszą szczepionką, której nie ma już. Której nie ma, słyszałem, że ma być, to jest Zosal. No właśnie. Niemiecki. No ale jej nie ma. No więc teraz zaszczepiłem Salmo BT. Głębie. Już były zaszczepione teraz na jajkach. Po sezonie naniosły się i na jajkach zostały już teraz zaszczepione. I teraz bardzo sprytnie przeszedłeś do tematu głębi dorosłych, o młodych. O młodych myślę właśnie, że najważniejszą kwestią było to, co powiedzieliśmy. I głównie te trzy produkty. I tak właśnie liczyłem, że o tym powiesz. bo nawet jak rozmawialiśmy wcześniej, też o tym wspominałeś, że to jest naprawdę długo to podajesz. To nie jest tak, że tam dajesz to przez 3 czy 5 dni i po prostu jest spokój. Tylko cały czas to mają. Cały czas to mają i to już takie testy różne robiłem. To też wiadomo, no, nieraz ktoś zadzwoni, też tam coś się staram, że tak powiem, podpowiedzieć, to zawsze bo jest taka tendencja, zauważyłem, że a to im podamy na przykład 2 dni zapobiegawczo. To są zioła. No trzeba mieć świadomość, że jednak zioła, one są bardzo skuteczne, ale skuteczność jakby się zwiększa ziół w dłuższym stosowaniu. Więc ja zawsze mówię, że robić sobie taką kurację 7-dniową, 10-dniową. Jeżeli jest wszystko w porządku, można je odstawić, bo efekt podawania akurat tych ziół jest taki, że to widać po odchodach. Od razu one się poprawiają, są fajne i jeżeli te 7 dni wystarczyło, wszystko wróciło do normy, to jest ok, stop, można zrobić przerwę. Jeżeli się coś tam widzimy, że coś z tymi odchodami się dzieje nie tak, że bardziej są luźne, możemy wracać z powrotem. I nic tutaj się nie dzieje. Ja testy już różne robiłem. No efekt jest końcowy taki, że przez parę ostatnich lat nie tracę roczników. To widać zresztą na wynikach, bo jednak cały czas ten poziom jakiś tam utrzymujemy. I co najważniejsze. Nie podajemy po prostu gołębiom młodych żadnych antybiotyków w sensie choroby młodych, czyli adenowirozy. Nie widzą żadnych leków. No właśnie. I uważam, że to jest kluczowe, dlatego że później może, ja nie wiem, że te leki też nie działają, bo pewnie też pomagają, E. coli, tak, wybijają i tak dalej, może łatwiej ten wirus wtedy jakby jest zwalczany przez te gołębie. No ale trzeba mieć jakby, brać to pod uwagę, że skutki uboczne podawania leków. A przy młodych, no jednak uważam, że wiele leków niszczy narządy wewnętrzne. I efekt jest taki, że może one przelecą młodymi, część zginie, ale część przeleci. Ale w kolejnym roku się okazuje, że z rocznych niewiele zostaje. I ja obstawiam, że to jest właśnie tutaj przyczyna. No właśnie, czyli jednak no często się też słyszy, że hodowcy gdzieś te wszystkie słynne saszetki, tak 4 razy, 5 razy mix, 5 w jednym, nie? stosują, no i właśnie to
o tym mówisz. Tak, ja właśnie o tym mówię tak ogólnie, bo ja... Bo wiadomo, że podając 3 dni, załóżmy taki preparat, gdzie jest 5 antybiotyków, wiadomo, że te gołębie staną na nogi. Tak. Tylko jeszcze trzeba ten dalszy efekt zaobserwować. Jaki efekt będzie później? Ja wiadomo, no każdy tam ma jakiś znajomych, no tak jak w moim przypadku też trochę ludzi dzwoni i gdzieś wymieniamy jakieś tam poglądy. No jednak obserwuję, że kto mocno gdzieś tam ingeruje tymi antybiotykami, no to efekt jest taki, że te roczne no pękają, no. A to nie o to chodzi, prawda? No nie o to chodzi i właśnie ja teraz postawię taką tezę, zobaczymy czy się ty z nią zgodzisz, ale chciałbym, żebyś zareagował. Hodowla kierunkuje się, sądząc po ostatnich 2 latach, na maratony. No, powiedzmy, że bardzo mi się podobają. Ale... Ja tak nie twierdzę, że tak jest, tylko taką postawiłem tezę, żeby zobaczyć twoją reakcję, bo po prostu patrząc na wyniki 2 ostatnich lat w maratonie, ten sezon poprzedni, widać poprawę. Tak, zdecydowanie, ale no jednak będę się cały czas trzymał tych ostatnich lat, że cały czas stawiamy na loty na każdym dystansie. I jakby tak prześledził nasze wyniki mniej więcej od 2015 roku, gdzie Supermistrzostwo Okręgu Kielce pierwszy raz żeśmy zdobyli, a tam właśnie trzeba latać na wszystkich dystansach, no to właśnie cały czas trzymamy jakby ten poziom we wszystkich kategoriach. No i ten sezon jest w sumie kolejnym przykładem tego. Tak, dokładnie. Fajny początek w miarę, gdzie tam gołębie może trochę ciężko wchodziły w ten sezon, ale powtarzały, te dobre gołębie powtarzały. No właśnie. 107 wylatane z 5 lotów, no bo niestety był popełniony jeden błąd na jednym locie, nie zaznaczone w telefon, no i byłby wynik dużo lepszy, no, ale musi tak zostać. Tak jest, czyli 5 lotów, jeden lot wam odpadł, tak. A wynik 107, no więc mimo wszystko to na kategorię A to uważam bardzo, bardzo dobry dobrze, wynik. No. Dalsza część sezonu, no to totalny niewypał, to były 500-ki. 500-ki, które z dużej grupy, takie jak u nas była, 4 oddziały, no to tutaj powinno być, powinien być dobry wynik, ale to ja nie myślę tylko o sobie, bo w takiej grupie wiadomo, lata kilku dobrych hodowców, ale jeżeli z 4 odbytych 500-ek nikt nie zszedł z wynikiem poniżej 100, to uważam, że to jest po prostu porażka. I nic w tym przypadku nie pomogła pula gołębi, bo zawsze było te 5000, prawda? Nic zupełnie to nie pomogło. No ogólnie to był taki czas, że wszędzie te 500-ki były ciężkie, no ale trzeba powiedzieć, że tak jak u nas, no to zmiana przede wszystkim miejscowości, to uważam na duży minus, bo jednak no z jakichś tam doświadczeń poprzednich lat, gdzie wiadomo, no ja pełnię wiceprezesa do spraw lotowych 3. kadencję, no to coś tam człowiek się nauczył, to mogę powiedzieć tyle, że no jednak miejscowość to jest różnica. I są takie miejscowości, gdzie gołębie generalnie zawsze dobrze odlatują i zawsze są w miarę dobre przyloty, a są takie miejscowości, które są beznadziejne, totalnie beznadziejne i ta miejscowość akurat do takich należy. No. No jest to tak naprawdę wszystko się tak poskładało, że nikt tego wyniku jakiegoś takiego znaczącego nie wylatał w tej grupie. No ale w kategorii B wyniki tak, 120 coś, tak? 124 tam z haczykiem, no to i tak no uważam, że dobry, ale... No ale jak porównuję z poprzedniego roku, no to jest połowę większy. Wiadomo, że jesteś przyzwyczajony do tych dwucyfrowych wyników ostatnimi laty. No natomiast trzeba szanować też taki wynik i brać go, bo sezon nie był łatwy. A 124 koeficjent z 15 konkursów, no to moim zdaniem bardzo fajny wynik. I na pewno też w okręgu Kielce to będzie dobra pozycja i myślę, że w Polsce wcale nie będzie źle. Tak, no to też nie... Chciałbym, żebym odebrany,
jakoś że jesteś tam, niezadowolony. Niezadowolony, jakoś tam gardzę wynikiem. To nie o to chodzi, tylko gdzieś z natury już mam po prostu to, że lubię wyciągać wnioski z pewnych rzeczy i jakby ja krytyki, pełniąc funkcję, też się nie boję. Natomiast no ważne, żeby wyciągać z pewnych rzeczy wnioski i tyle. Tak jest. Czyli kategoria B, kategoria C, no to powiedzmy, to był ten wasz taki najlepszy, powiedzmy, najlepsza jakby strona hodowli, no bo to tak. Ostatnie lata BC. Tak, dokładnie. W tamtym roku już doszedł maraton i w tym roku ten maraton znowu jest fajny, mimo że dwa loty tylko maratońskie mieliście zorganizowane. No właśnie, no tutaj zabrakło może takiej kropki trochę na D, bo można było go jeszcze poprawić, no ale były zaplanowane dwa i tyle. I też uważam to za duży sukces właśnie, bo były dwa różne. Akurat w tych terminach, które my żeśmy mieli, no to jeden był bardzo taki dosyć ciężki i wysiłkowy. I tu naprawdę, no wyjściówka była bardzo mocna, bo z 7-8 gołębi to naprawdę... To był ten pierwszy maraton. To był ten pierwszy maraton, tak. Czyli on był w zasadzie porównywalny do tego, co w tamtym roku ostatni tak. Lot, gdzie też gołębie twoje właśnie... Pokazały wtedy klasę super. Wtedy. No. A nie można by było połączyć tamtego ostatniego i tego pierwszego. Tak by było dobrze. Tak by było dobrze, nie? Ale też właśnie dwa maratony i ten drugi już był trochę inny. Tak, no właśnie, a ten drugi, no to cóż, no już całkowicie inna prędkość, lot z wiatrem, no i cóż, no powtórzyły gołębie, ale już jeden konkurs jest taki, który, no wynik jest 57, a jedna samica ma 30. No właśnie, no to, połowę wyniku. No to jest połowę wyniku. W jednym konkursie. No ale to taki jest sport, ja bynajmniej tak podchodzę, że hodujemy gołębie nie tylko patrząc na wyniki, po prostu się to lubi, to się pracuje przy tym i tyle. Różnie się to też układa, no, nie? Dokładnie. Każdy sezon jest trochę inny, natomiast powiedzieliśmy tak trochę o wynikach jako drużyny lotowej, a też gdybyś mógł coś powiedzieć na temat lotników, które gołębie w tym roku w ogóle się wybijały, czy pokazały się jakieś nowe gołębie? Mhm. Jeszcze dopowiem tylko jedno zdanie, że generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni, bo cały czas utrzymujemy poziom, co też jak śledzi się hodowlę. No, tak naprawdę nie oszukujmy się, ale te wyniki z tego roku to znowu byłoby czołowa lokata w Supermistrzostwie Okręgu Kielce. No zdecydowanie no. Tak. To jest tylko takie podsumowanie małe. Dokładnie. Natomiast co do lotników, no ogólnie bardzo dobrze, bo na 50 gołębi, które były w 50-ce, ja zaznaczam, że nie mamy gołębi rocznych w 50-ce, zginęły nam 8 gołębi, także uważam, że całkiem dobrze i w zasadzie zginął no jeden bardzo dobry gołąb. Także co do strat, ok. Jak na taki ciężki sezon uważam, że dobrze. I takie ciężkie, beznadziejne 500-ki. Natomiast z tych gołębi takich, które latały w tamtym roku, większość latała dobrze i powtarzała. No niektóre nie, ale to zawsze tak jest. No, tych gołębi było kilkanaście, także tak mówię, no że niektóre, bo to nie chodzi tam o jednego czy dwa dobre, tylko było ich kilka naprawdę takich. No, jak w tamtym roku właśnie, tak na chwilę ci przerwę, bo podsumowywaliśmy sezon i właśnie na te twoje kategorie i tak dalej, w zasadzie to 16 gołębi chyba wylatało, czy 15? 16, liczyliśmy. Tak. No właśnie, to w zasadzie 16, no... bardzo dobrych gołębi, bo w tamtym roku te wyniki to już był kosmos. No to było bardzo mocne, no chociaż teraz, no nie powiem, bo z tego maratonu jesteśmy bardzo zadowoleni. No i taka a kategoria też jest fajna, także ogólnie na plus. No co, te jedna z tych samic właśnie na średnim dystansie, która była najlepsza w Polsce. No tutaj cały czas końcówka sezonu gołębie bardzo dobrze latały, bo tam po 50, po 60% w konkursie wybijaliśmy zawsze. No ale gdzieś ta końcówka sezonu dla niej taka była, że po prostu jak nie przeleciała, to coś tam i... I coś zabrakło jej. No i w zasadzie
jeden lot zaważył też z wiatrem, ta ostatnia 500, gdzie poprawiła. A, poprawiła. Poprawiła. No fajny jest to wynik, bo tam z B zeszła na 30 z 8 konkursów, także uważam, że to i tak jest super. No. Jak na taki sezon jak teraz, to... Z czego zaznaczę, że ona miała z 7 lotów 15? Ona ma z 7 lotów chyba 15? Tak, 15. Bo w tamtym roku miała na średnim dystansie 7, a w tym roku do bez 3 lotów miała 8. No to ten najgorszy konkurs to był 23, a zbiła go na 15. No przy locie z wiatrem. No to i tak. I tak dobrze, bo tak to dobrze. Też ostatnia szansa była, nie? Ostatnia szansa. No i kilka takich nowych gołębi, młodszych. Tutaj właśnie też fajnie, bo dwulatki, dwuletnie samice, także to też przyszłość. Fajnie latały. Dwie najlepsze lotniczki to też tam po 12 konkursów. Dwuletnie samice, tak? Dwuletnie. No. Także tak jak zawsze mówię, że samicom można po prostu więcej. Ale też kwestia tego, że no w tym roku roczniaki dużo, dużo naprawdę było ich widać na listach konkursowych. No chyba lepiej niż w poprzednich latach. I więc teraz pytanie, skąd coś takiego się, lub skąd taka zmiana? No właśnie. Zmiana trochę taktyki, ale to tylko wynikało z tego, że po prostu było dużo rocznych. Bo chyba zaczęliśmy, to było 45 tych samic rocznych. Sporo. I część tych rocznych nie była połączona, no bo nie mamy takiego gołębnika aż dużego i część było po prostu luźnych. Nie ma aż dużego, nie. No, miałem na myśli roczne, prawda? Tak jest. I zwykle, tak jak już nieraz na filmie mówiłem, że te roczne latają z jajek, te pierwsze loty i tam dosyć długo trzymamy zawsze na tych jajkach. Ale teraz, że było dużo, no to żeśmy je rozłączyli szybko i one po prostu latały tak jak i te dorosłe, czyli były już rozłączone, automatycznie ta forma poszła w górę i no i to się przełożyło, że no były szybsze konkursy, prawda? No właśnie, czyli jednak roczne też potrafią, takie wnioski. Nie, no potrafią oczywiście, jak ktoś się nastawia na roczne. My się koncentrujemy nad 50 gołębi, no i tutaj trochę inaczej się tam je prowadzi. No to też jest inne podejście trochę, no bo jak jednak tych gołębi w 50 nie ma rocznych, no to też można jej zaoszczędzić. Nie ma nie trzeba na siłę ich koszować. Tak, to są takie plusy, natomiast w moim przypadku, w naszym teraz w tym roku, bo było dosyć dużo i ta 50 też mocnych gołębi, no też żeby nie doszło do takiej sytuacji, że jest tyle dobrych gołębi, a jednak trzeba je uszczuplić. No i trzeba zrobić selekcję, chociaż i tak w tym roku zrobiłem bardzo mocno, bo było za dużo, bo no z 45 rocznych zostało 31. A z 50 zostało 42 z 50. No właśnie, a jednak ja się cały czas upieram, że no ma być mocna 50 i ja nie będę się denerwował, że jest jakiś gołąb poza 50. No właśnie. Zresztą zazwyczaj co roku tak w granicach 50-54 gołębi mówiłeś, że tak. Jest tych dorosłych, żeby za jakiś zapas był. Taki awaryjny, że jak tam zginie gdzieś coś koło domu czy coś. No także... Także wracając jeszcze do selekcji, no to poszło bardzo mocno. No postawiamy cały czas na młodość, tak? Jeżeli są gołębie zdrowe, no to tu przykład tych dwóch samic. Po 12 konkursów dwuletnie samice i... No to wszystko może latać. Każdą kategorię i... I cały sezon. To już widać, że gołąb dwuletni, ale jednak ta stabilność jest. Tak, tak. I automatycznie te młodsze, zmierzam do tego, te młodsze gołębie wypierają pod względem oczywiście szybkości, tak, bo jednak o szybkość tutaj chodzi, kategorie, no muszą być czołowe konkursy i musiałem zrezygnować z takich samic, które jeszcze nie tak dawno były w drużynach, na przykład w B kategorii. No ale już wiek powoduje to, że jest ta prędkość jest troszkę słabsza i no to tak naturalnie się to dzieje po prostu.
No i jeszcze wracając właśnie do tej takiej selekcji, która no musiała być ze względu na to, że dużo tych rocznych polotach zostało, no to trzeba było to zrobić tak drastycznie. Mogę powiedzieć, że z 42 zostało 24 na przyszły rok. No i tutaj tak zdecydowałem, chociaż no są naprawdę bardzo wartościowe gołębie, nie tylko patrząc na ich dokonania wcześniejsze, ale też są takie właśnie, które po których też latają gołębie. Ale no zdecydowałem, że no nie chcę też bardzo rozbudowywać hodowli w ilość, a trzeba by po prostu powiększać cały czas ten rozpód i tak go powiększać i powiększać. Więc zdecydowałem, że część tych gołębi będzie wybrane właśnie na aukcję. Nawet z tych dobrych samic, takich, które były w drużynach. To też będą przeważnie gołębie już starsze, nie? No tak, bo jedna tam jest z 17, 2017 rok. Jedna będzie z 18. No, wybiorę kilka takich gołębi, które powiedzmy też, no tak jak mówię, tutaj te miały wyniki, ale będą takie, które na przykład miały tam ilość konkursów. O, jedna samica ma 11 konkursów, ale nie ma jej w żadnej po prostu kategorii w żadnej drużynie, no nie? I to jest tak, że wypuszcza się nieraz pary, dwa czy trzy gołębie, one fajnie lecą. No jeden jest super jakimś tam lotnikiem, drugi jest średnim, trzeci jest no słabym, po prostu słabym lotnikiem. Ale pochodzenie tych gołębi jest bardzo dobre, więc no też uważam, że nie zawsze te wyniki, patrząc tutaj na jakieś tam rozpłodowe cechy, prawda? Nie zawsze się przekładają i naprawdę po takim gołębiu można coś fajnego sobie wychować. No. Tak jest, ale na ten temat akurat w osobnym materiale kompletnie sobie porozmawiamy, gdzie te gołębie zaprezentujemy, powiemy o nich więcej. Jeszcze chwilę poczekamy, one jeszcze spokojnie przepierzą się u siebie. Może nie do końca, ale już trochę będą wypierzone i tak dalej. Dokładnie, żeby to... Bo no u mnie to tak musi być, że musi dokładnie być tak, jak trzeba. Rafał chciał, żeby były w takim stanie, w jakim być powinny. Dokładnie. Już kiedy aukcja się rozpocznie. A ja teraz jeszcze zadam Ci pytanie odnośnie tego okresu po sezonie lotowym. Bo wspomniałeś, że były gołębie zaszczepione. Tak. Na salmonellę. Czyli to jest tak jak co roku po lotach szczepienie od razu. Zawsze na jajkach szczepię pierwszy raz. Na jajkach, czyli jajka gołębiom pozwoliłeś położyć. One teraz na jajkach siedzą, czy...? Już w tym momencie zaczynają się lęgnąć. No to jest taki właśnie jeden bardzo ważny element na początku tego ważnego całego okresu pierzeniowego i zimowego, który nie tylko ja o tym mówię i podkreślam, ale wielu dobrych hodowców. No ale wrócę jeszcze do takiego materiału, który żeśmy tam kręcili zimą na temat właśnie prowadzenia samic i ich motywacji. Bo to jest właśnie bardzo ważny element teraz tej motywacji, która później następuje w sezonie. To są właśnie te lęgi teraz. To jest nagroda, ja tak podchodzę do tego, to jest nagroda dla gołębia. To jest jego naturalne po prostu bytowanie i te lęgi, więc to jest taki element, który według mnie musi być. Musi się gołąb zalęgnąć i może inne jakieś metody przynoszą też efekty, ale ja twierdzę, że to, co robię teraz, gdzie pozwalam im wychować jednego, czy nawet dwa młode, bo też tak opanowałem taki system, że jeżeli nie lotuję samcami, to te samice są troszkę wcześniej rozłączone i one już mają możliwość, że tak powiem, wejścia w ten okres pierzeniowy, a te młode dochowują samce. No więc czasami też w niektórych gniazdach są po dwa i zupełnie nie są przeciążone. Tak. Zresztą jeśli gołąb jest zdrowy, no to chyba
po to ma dwa jajka, żeby dwa młode wychować. Też tak uważam, to jest natura. Dokładnie. Nie my to żeśmy wymyślili. Tak jest. Czyli generalnie one to wychowają, były zaszczepione na salmonelle na jajkach, a ewentualnie jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, kuracje czy cokolwiek, nawet jakieś kuracje ziołowe teraz przeprowadzałeś od końca sezonu. O, i jeszcze w międzyczasie, czy gołębie po ostatnim locie były rozdzielone i miały przerwę? Czy od razu były dopuszczone do partnerów i dołączenia? Miały przerwę, ale w zasadzie w tym sezonie, bo kończyliśmy 500, a ta 500 była z wiatrem i tak naprawdę jakiejś tam dużej przerwy nie potrzeba było, bo one nie odczuły bardzo tego lotu. Ale zrobiłem przerwy i chyba po 4 dniach zostały połączone. Idealnie po prostu się naniosły w tym sezonie. No dużo lepiej jak w ubiegłym, bo w ubiegłym był właśnie ten ciężki maraton, no i tam niestety już było widać po niektórych gołębiach, że dostały, że te jajka się gdzieś tam trochę rozjechały w niektórych parach. Odnośnie teraz takich ewentualnie jakichś kuracji czy cokolwiek, czy na jajkach coś te gołębie jeszcze dostawały, czy? Znaczy ja akurat miałem wizytę, że tak powiem, lekarza w trakcie sezonu, gdzieś tam w końcowych lotach i te gołębie były z grubsza przebadane, więc wiedziałem, że jest w porządku, no tym bardziej, że leciały do końca rewelacyjnie. To kurację sobie robiłem właśnie Impactem, Bronchomaxem. No i to co robię zawsze, czyli witaminy na karmę tutaj wzmacniałem bardziej tym. Dodawałem jeszcze tam embryo, to jest witamina E, bo to połączenie wiadomo, żeby tam je wspomóc trochę. No i tyle. Generalnie cała kombinacja polega na tym, że połączyłem jakby dobre karmienie, dobrą suplementację z produktami naturalnymi. To jest cała koncepcja. Czyli żadnych już antybiotyków po tych badaniach i tak dalej nie było potrzeby podawać? Nie, bo nie było rzęsistka, nie było nic. Także po prostu nic nie robiłem. Tak jest. Czyli teraz młode się klują, później samice zostaną oddzielone, no i będą się już pierzyć w spokoju. A samce dochowają te młode. Aha, samce dochowają młode. No i tutaj jeszcze właśnie wspomnę o dwóch bardzo ważnych środkach, które stosuję, bo to pierzenie jednak trzeba wspomagać. Na razie to jest taki pierwsza faza tego pierzenia, ale ona już idzie. No właśnie. I tutaj dwa razy w tygodniu to jest biotyna, cynk i dermobalans. To ten dermobalans to jest właśnie, to są generalnie aminokwasy takie typowo, żeby pomóc gołębiom właśnie w pierzeniu, w tworzeniu pióra. Aha. I naprawdę to jest chyba, nie wiem, już piąty sezon jak stosuję tylko te dwa środki, zrezygnowałem w zasadzie z wszystkich innych. To dobra wskazówka, bo zazwyczaj jak u Ciebie się przyjedzie po tym okresie pierzenia, czy nawet już przed całym sezonem, to po prostu widać, że te pióra, aż tego gołębia chce się trzymać w ręce, no tak po prostu powiem. No właśnie, to też widać właśnie też na filmach, jak zrobisz takie zbliżenie, no wiadomo, tam nie powiem, bo dużo telefonów jest, tak, i właśnie ludzie mówią, że fajnie wyglądają te gołębie i tak dalej, no. No przy okazji jeszcze, jak już rozmawiamy, to no muszę podziękować za kilka takich naprawdę fajnych telefonów, bo zupełnie bezinteresownie gdzieś ludzie po prostu dzwonią i no i gdzieś tam wyłapali coś z moich filmów, coś zastosowali i byli bardzo zadowoleni, więc no otrzymałem kilka takich naprawdę słów, że no momentami to mnie przytkało i nie wiedziałem co powiedzieć, także dziękuję za te telefony, bo to miłe po prostu jest. No. Tak jest, ale to też myślę, że wynika z tego właśnie, że jesteś otwarty na to, żeby tą wiedzą, którą gdzieś zdobywasz, się dzielisz. I dlatego też te podziękowania są. Bo naprawdę myślę, że jeśli ktoś sobie obejrzy te filmy wszystkie z Twoim udziałem, no to dużo rzeczy wyciągnie z nich. I teraz właśnie może jest dobry moment, żeby zapowiedzieć rzecz, którą
będziemy gdzieś realizować w najbliższym czasie. Rzecz, którą no też chciałem zrobić od pewnego momentu, bo coraz więcej rzeczy można się dowiedzieć z filmów. Coraz chętniej hodowcy się dzielą i też warto, tak jak ty powiedziałeś, twoim zdaniem zrobić film z kimś, kto może ma trochę inne spojrzenie na to niż tylko hodowca, ale z kimś, kto tym się zajmuje profesjonalnie. Dlatego teraz oddam tobie głos, bo będzie ci może łatwiej na ten temat powiedzieć, jak to będzie wyglądać. No tak, jeszcze dopowiem, że chętnie chcę się dzielić tą wiedzą, prawda? No właśnie. Bo no wiadomo, jak to wszystko przebiega, filmów, hodowców mamy dużo i jedni chcą się chętnie dzielić, drudzy może mniej, a są tacy, którzy nie chcą tego w ogóle robić. Ja już to mówiłem na filmach, że uważam, że jeżeli ktoś wychodzi przed kamerę, to powinien mówić to, co w rzeczywistości w hodowli robi, bo to jest wtedy uczciwe. I powiem tak, zgromadzę i uczę się cały czas. W hodowli nie ma takich, że wiedzą wszystko. Każdy sezon przynosi coś nowego. Ale jeszcze przepraszam, że ci przerwę, ale myślę, że jesteś świadomy tego, że nie wystarczy tylko wiedzieć. To, że ty na przykład przekazujesz tą wiedzę i tak dalej, jeszcze trzeba to w praktyce umieć zastosować i chcieć to wykorzystać i przyłożyć się do tego, bo można pewne rzeczy przeczytać na internecie, a jednak wdrożyć je do hodowli, to jest sukces. No to powiedziałeś teraz bardzo istotną rzecz. Bo przekazywać wiedzę sprawdzoną, to jest właśnie podstawa. No właśnie. Przeczytać, no dużo różnych rzeczy można, ale wypróbować to u siebie na hodowli i przekazać to, co się sprawdziło, to no to tak to powinno wyglądać według mnie. Dokładnie. Jestem tego samego zdania. I teraz, tak jak powiedziałem, ja się uczę cały czas. To nie ma takich. Nie ma stałego schematu, oczywiście, co do suplementacji, że to wtedy. Można ogarnąć taki mniej więcej plan, ale każdy sezon przynosi co innego. I dobry hodowca powinien to w każdym sezonie wyłapać. A już to też przed filmem właśnie rozmawialiśmy sobie na temat karmienia. No. Że to karmienie też jest bardzo istotne i każdy sezon przynosi coś innego, że musimy zrobić jakieś delikatne korekty. No właśnie. No. Ale tak odbiegam cały czas jedno od drugiego, a głównie chciałem powiedzieć o tym, że cały czas się uczę, ale to, co wiem, raczej to robię takie, mam wrażenie, że taki jest odbiór bynajmniej ludzi, że robię to, no chcę po prostu mówić o tym i mówię. Natomiast jedna rzecz, taka najważniejsza, że jak tak wrócę pamięcią przed parunastu lat, gdzie tą wiedzę właśnie tak zdobywałem, jak teraz tu rozmawiamy. No tak, gdzieś tam tak. Jakieś drobne szczegóły, gdzieś tam się wyjeżdżało do dobrych hodowców. Miło zawsze wspomina na przykład moje wyjazdy do kolegi Zbyszka Kukułki. Gdzie się zimą jeździło i człowiek się uczył pewnych rzeczy, prawda? No akurat u pana Zbyszka będąc, to można po prostu, gdyby można było pojąć tyle i przyjąć tyle informacji do siebie jednego dnia, to lepiej, trzeba jechać z zeszytem i z długopisem. Lepiej tyle od razu nie przyjmować, bo się na pewno nie zapamięta. No właśnie. Ale umiejętność polega właśnie dobrego hodowcy na tym, że potrafi wyłapać te drobne szczegóły. O. I jeszcze jak potrafi je wdrożyć i zastosować u siebie w hodowli, no to wtedy przynosi to efekty, prawda? I mówię tak o tym, wracam do tyłu, bo cały czas zmierzam do tego, że pogłębiam tą wiedzę. I w myśl tego chcemy zrobić coś takiego dla właśnie tutaj
nie wiem, chyba mogę tak powiedzieć, że Radka namówiłem do tego, żeby tak tym hodowcom po prostu przekazywać tą wiedzę, tak jak ja ją kiedyś zdobywałem i zdobywam cały czas. No to opowiem taką historię właśnie, jak zacząłem stosować te produkty. Spróbowałem je, bo najpierw trzeba je spróbować i, oczywiście. I nie sztuka mówić o czymś, czego się nie wypróbowało, tak? Ale widziałem efekt już, jaki jest po stosowaniu tych ziół przede wszystkim na początku. To wybrałem się właśnie z wizytą do Opola, do firmy Ladrop, do właściciela, pana Łukasza. No i powiem tak naprawdę szczerze, że no, wydaje mi się, że coś tam do tego momentu wiedziałem. Ale podczas rozmowy takiej 3-4 godzinnej, pamiętam, no rozłożył mnie wiedzą na łopatki. I już wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu. Ale właśnie. No i do dzisiaj właśnie ta współpraca bardzo dobrze między nami przebiega, bo ja mogę w praktyce wypróbować albo naprowadzić go na pewne rzeczy. I między innymi w tym roku powstały dwa fajne produkty, tylko to powstało trochę późno, bo wojna i w ogóle te problemy z dostępnością, trochę za późno to powstało. Ale jeden produkt właśnie typowo aminokwasowy, gdzie na filmie wtedy już o tym mówiłem. Tylko wtedy nie podaliśmy nazwy, były właśnie pytania, ale... To jest Intense Power. Tak jest, tak. I drugi produkt, który już wszedł, no w zasadzie to ja go zacząłem testować w drugiej połowie sezonu. To jest generalnie żelazo z witaminą B12. No i też po prostu byłem bardzo z tego zadowolony, ale zmierzam do tego, że ja w praktyce jestem w stanie coś, że tak powiem, zasugerować, a teraz druga strona, jeżeli ma wiedzę odpowiednią, to potrafi tak dobrać składniki, że wychodzą fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy. Ja generalnie jestem przeciwnikiem jakichś takich typu dopalaczy, takich generalnie produktów, które powodują taki nagły, powiedzmy, skok energii czy tam formy, ale za chwilę jest potężny spadek. Ja tego nie lubię. Ja raczej preferuję takie środki, które stabilnie działają przez cały sezon. I tutaj akurat te dwa tak sugerowałem, żeby tak właśnie były zrobione i naprawdę te pierwsze wrażenia są bardzo dobre. Także opisuję to wszystko, jak to w praktyce wyglądało, bo wiedza, którą właśnie ma właściciel, pan doktor Łukasz, i jakąś tam ja hodowlaną, no to fajnie to połączenie działa, że jesteśmy w stanie fajnie współpracować i powstają fajne produkty, dlatego chcę podzielić się tą wiedzą, żeby właśnie zrobił kilka takich wykładów, jak zrobił mnie. Bo ja nigdy nie przywiązywałem wcześniej wagi, no aż takiej wagi, na przykład do, ktoś powie, no minerały, no co ty podajesz? No podaję minerały, podaję witaminy, ale widzę... Ale konkretnie, tak? Tak, no, właśnie. Ale widzę, że jest taki, nieraz jak ludzie dzwonią, to nie wierzą za bardzo w sens tego, prawda? Że to taki skutek przynosi, oczywiście w regularnym stosowaniu. Dlatego chcę, żeby powiedział kilka słów na ten temat, bo sam nie sądziłem, że tak ogromne znaczenie mają po prostu witaminy u gołębi, bo zioła no to już jest odrębny temat, ale tutaj zmierzam właśnie w kierunku dobrych witamin i minerałów. Dlaczego mi się te środki bardzo podobają? Bo one mają wysokie stężenia. I mam wrażenie, że jak kupujemy produkty różne, bo wiadomo, produktów jest dużo na rynku, to mało koncentrujemy się właśnie nad tymi składami. Jakie stężenia witaminy na przykład A są w danym produkcie? I okazuje się, że dajemy produkt, no mówi, nieraz wielokrotnie miałem takie rozmowy, no ale ja przecież podaję witaminy. Ale jakie podajesz witaminy? Bo może się okazać, że to są śladowe ilości na przykład.
Także efekt jest podawania witamin, dobrych witamin, wtedy, kiedy są odpowiednie stężenia i kiedy podajemy je po prostu regularnie. No właśnie, i o tym sobie porozmawiamy, także to jest też taka mała zapowiedź tego, co w najbliższym czasie na kanale będzie się pojawiać. Na pewno myślę, że to będzie podzielone na jakieś tam etapy, ewentualnie nawet jeśli nagramy to w jednym momencie, to zostanie podzielone, bo to będą pewnie długie materiały. Na pewno będą. I podoba mi się w tym pomyśle to, że to jest zupełnie inne spojrzenie na nasz sport. Takie typowo profesjonalne. Chodzi mi o to, że jak to wygląda, co na co działa, co z czym oddziałuje, co go on w ogóle potrzebuje, a czego nie potrzebuje, bo czasem nam się wydaje, że jemu to jest potrzebne, ładujemy w niego, a tak naprawdę też wiele produktów powielamy. Dokładnie. I dajemy i za dużo. No właśnie. Po prostu za dużo. Ja mam wrażenie, że te... Ja sam po sobie, bo wcześniej wiadomo, no, każdy jakiś tam etap w hodowli przechodził, ja też go przechodziłem. Ja miałem wrażenie, że stosując za dużo produktów, te gołębie wręcz tak jakby się blokowały. Po prostu nie były w stanie... No właśnie, przerobić tego. Ten metabolizm po prostu tak widziałem, jakby to było... Jakby dostawał hamulca dosłownie wręcz. No. A w rzeczywistości, jeżeli go zadbamy o zdrowie, jest zdrowy i przede wszystkim dobrze karmione, no to jest podstawa. Bez tego nie ruszymy, w ogóle nie ruszymy. I teraz wystarczy tej suplementacji niedużo tak naprawdę. Wcale niedużo i efekt jest niesamowity. No to wcale dużo nie trzeba. Tak jest, także ten temat możecie śledzić, pewnie w najbliższym czasie się pojawi, no i tam już więcej na te tematy powiemy. Na pewno Rafał też będzie obecny, więc też kilka jeszcze pewnie słów od siebie na ten temat dodasz. Także na sam koniec, dla najwytrwalszych, którzy z nami zostali, no pokażemy konkretnie te rzeczy, o których rozmawialiśmy, czyli karmę, którą gołębie dostają teraz lotowe po sezonie. Karmę też dla młodych pokażemy. No i produkty, które teraz rozpoczynają jakby okres pierzenia trochę w twojej hodowli. Od czego zaczynamy, Rafał? Nawiązując do początku materiału dzisiejszego, chciałem pokazać tą karmę dla młodych, bo to jest jeden z takich punktów, powiedzmy trzech, które powodują, że bronimy się przed chorobą młodych. To jest karma, tak jak powiedziałem na samym początku filmu, no chodziło o to, żeby nie obciążać bardzo przewodu pokarmowego i bazą tutaj, no tak jak w karmie lekkostrawnej przy gołębiach dorosłych, jest ryż paddy. Gdzieś to mi bardziej po prostu pasuje. Jaki jest mniej więcej efekt karmienia tylko na tej karmie, bez domieszek, tak jak ja to robię u siebie i powiedzmy ci, którzy dzielą się jakąś tam wiedzą, jak rozmawiamy. Gołębie są lekkie, ale pełne. I można by powiedzieć, że jak lekka karma, to one będą za chude. A tak naprawdę nie jest. Są bardzo fajne, pełne i ta waga jest po prostu taka dla mnie idealna. Dlatego też no, ja jestem przeciwnikiem jęczmienia, bo jęczmienia i pszenicy. To miałem właśnie cię o to teraz pytać, o jęczmień, bo jak wchodziliśmy tutaj sobie nagrywać, to specjalnie mówię do ciebie, że w tym roku będę dawał jęczmienia i czekałaś skontrujesz, że jesteś przeciwnikiem, bo wiedziałem, że jęczmienia jesteś przeciwnikiem, dlatego teraz wytłumaczysz dlaczego. Nie chciałem od razu po prostu cię skrytykować. Żeby nie wyszło tak, że to, co ja mówię, to jest zawsze najlepsze. No właśnie. Nie? Więc nie chciałem tego w ten sposób. Ale jak to z tym jęczmieniem jest u was? Bo w każdej z tych karm przeważa raczej, jeśli już, to ryż paddy. Tak, bo tak się przyjęło od lat i ja też, jak kiedyś tam zaczynałem hodować gołębie, to zawsze wszyscy mówili, że no nie no, zimą to musi iść jęczmień, prawda? A ja po tym jęczmieniu nie mogłem rozlatać tych gołębi, bo po prostu były tak ciężkie, że masakra. No.
No bo a... to jest właśnie ciekawe, że jęczmień teoretycznie niby lekkostrawny i tak dalej, a gołębie łapią masę. Łapią tak? masę i to był taki pierwszy mój, moje takie spostrzeżenie, że no tak nie może być. I jeszcze jak ktoś zaczyna dokładać pszenicy do tego zimą, no to już jest w ogóle katastrofa. No to ja ci powiem teraz, że jęczmień ma bardzo dużo minerałów w sobie. Wapń, fosfor, magnez. Dobrze działa na układ pokarmowy. I jest dobrym takim jakby, powiedzmy, do karmienia takim jakby miarką, że już widzisz, że ten gołąb już mu wystarczy. No to tu się, jeżeli chodzi o tą miarkę, to tu się zgadza. Bo w karmach na przykład lotowych, tam ten jęczmień delikatnie w małym procencie jest. Właśnie, no właśnie po to. Jest. Ale to tylko po to. Tak. Natomiast ja starałem się wyeliminować nadwagę. Bo o ile zimą może delikatnie ta nadwaga być, delikatnie, i to jest nawet na plus, ale na zasadzie takiej, że gołębie wypuszczam wiosną i one latają. A nie na zasadzie takiej jak wcześniej, gdzie popełniałem te błędy i one nie chciały latać. Chyba, że na dach. Chyba, że na dach ten drugi koniec. No. No i zaczynała się męka rozlatywania gołębi. To nie o to chodzi. Gołąb chętnie powinien nawet po 3 miesiącach wylecieć. Ja nie mówię, że on ma latać pół godziny od razu. Ale on chętnie te 10 minut spokojnie powinien sobie latać koło gołębnika. I następny dzień coraz więcej. One same mają mieć ochotę do latania. No właśnie. I mnie się to po prostu nie podobało. I to, co powstało na przykład w karmie zimowej, albo w karmie tej, to nie powstało tak od razu. No, ja wiem. To są po prostu testy. To są testy, dodawanie, ujmowanie. I po jakimś czasie dopiero powstaje taki twór. Nie da się tego zrobić inaczej. Czyli trzeba zastosować w hodowli, patrzeć co się dzieje, jak latają, jak się zachowują. No teraz zmian już nie robię, bo nie ma takiej potrzeby. No nie, teraz ten jęczmień w twojej hodowli można powiedzieć, że funkcjonuje tylko jedynie jako właśnie ta miarka przysłowiowa. Tylko. Że już im wystarczy. Tak. Już jak jęczmień, to już ba. Dokładnie, no. Karma druga, bo na temat tej karmy młodych powiedzieliśmy, może jeszcze pokażemy ją na koniec. No to jest jeden z tych trzech ważnych właśnie punktów, żeby te gołębie no nie chorowały. Bynajmniej tak to u nas się to sprawdziło. I na dzień dzisiejszy no szczepienia, karma i zioła. Tak to jest. Są trzy podstawowe rzeczy i wreszcie zaczynam normalnie funkcjonować, bo normalnie się nie dało, bo non stop chorowały. Więc... Non stop była demo. No to co rok. To co rok. To była najgorsza zmora w naszej hodowli. A teraz mi powiedz, gdyby twoje młode jedząc tamtą karmę, przy dzisiejszych temperaturach pojadły tej karmy, tak szczerze powiedziawszy, to trzeba by to wytestować. Nie próbowałeś. Nie próbowałem. Mogłyby się, na pewno by się pojawiły problemy z trawieniem. Tylko jestem ciekawy, jakby to się miało po tych właśnie szczepieniach. Bo no twierdzę, że te szczepienia to jest strzał w dziesiątkę. I być może miałyby problemy, powiedzmy, takie generalnie z trawieniem. Ale mogłyby przechodzić to delikatnie. O, no tak na szybko mi się wydaje, ale tego nie testowałem. Tak jest, ale teraz już tak całkowicie na poważnie odnośnie tej karmy, bo to jest karma pierzeniowa. Tak, to co pokazujemy, to właśnie jest typowo karma pierzeniowa. Już w tym sezonie gołębie dorosłe na jajkach dostawały 20% tej karmy i akurat wykorzystywałem sobie tą karmę właśnie dla młodych, dokładnie takie połączenie, 80 do 20. A, i to ten sposób. Trochę ją po prostu wzmocniłem, bo jednak ta faza pierzenia już u gołębi się zaczyna, prawda? Czyli trochę tego, powiedzmy, grochu. Tak, żeby tu już to białko było. I to tak na jajkach wystarczyło, a teraz zmienię proporcje. Malutkie młode zaczynają się lęgnąć, już będzie 50 na 50. A za jakiś czas tą zabiorę całkiem i zostają
tylko na czystej pierzeniowej karmie. I tak na tym młode wychowają i będą się po prostu pierzyć. Tak jest, czyli temat karm mamy omówiony. Teraz jeszcze dwie rzeczy, o których rozmawialiśmy, czyli produkty typowo takie dla Ciebie typowo pierzeniowe. Jeszcze na chwilkę wrócę do karm, bo też zadają mi niektórzy pytania właśnie jak długo karmię te gołębie młode właśnie tą karmą. Więc to co powiedziałem na wstępnie, zaraz na początku filmu, że w zależności kto się na co nastawia, jeżeli ostro na wynik, to wchodzi z karmami mocniejszymi wcześniej. Ja szedłem bardziej na to, żeby tych gołębi więcej oblatywało i chciałem jakby przetrwać ten najbardziej niebezpieczny okres, jeżeli chodzi o choroby. I generalnie tak, żeby to najprościej wytłumaczyć, to tą karmą karmię gołębie młode do mniej więcej pierwszego lotu konkursowego. A później zaczynam tą karmę wzmacniać. No bo wiadomo, że już te loty troszkę tam są dłuższe i delikatnie zaczynam dosypywać karm lotowych typowo. Aha. Czyli tak na szybko, lekkostrawna, turbowdowce, energetyczna i białkowa. Ja sobie mieszam je razem, wychodzi taka fajna karma, dosyć mocna. I zaczynam dodawać, na przykład 20% do tej karmy. W ten sposób, tak. Że te cztery mieszasz i do tej dokładasz już wymieszane. Już wymieszane, jedną gotową mieszankę do tych. Do tej. I im dalej, tym sobie, tym więcej, nawet do 50% można wjechać. Aha. Już później. Bo co jest ważne jeszcze, no, jednak temperatury. No tak. I jak jest tak, że temperatura spadnie, a wręcz nawet jest taki okres, że się robi zimno. I wtedy ten gołąb młody musi dostać więcej białka. To właśnie wtedy można dołożyć więcej tej karmy białkowej. Tak, i tutaj hodowcy też popełniają błędy, bo nie reagują za bardzo na właśnie w sezonie na temperatury. A nawet weźmy poprzedni sezon, gdzie ostatni lot było tak zimno, że po prostu trzeba było się ubrać. No. Więc no, młody gołąb musi dostać tego białka. No i później się dziwią, że po prostu nie ma do lotów. No nie będzie do lotów, bo one są zagłodzone, po prostu, no. Także tak, żeby ogólnie było wiadomo, jak to robię. Chociaż jest jeszcze jedno rozwiązanie, to jest ta typowo karma moja lekkostrawna. Ja jeszcze tak nie leciałem, ale lotują moi koledzy. Czysto na lekkostrawnej karmie. Samej. Tak. I też bardzo dobrze gołębie młode latają. Nie wiem, czy nie zrobię. Akurat ta karma twoja lekkostrawna to jest karma, która tam trochę w sobie ma takich tłuszczowych nasion. Tak, ona jest taka, można powiedzieć, że częściowo energetyczna. No właśnie, więc ona jest taka, można powiedzieć, że ten dystans młodych bez można problemu. Wskoczyć z nią. Bez żadnego problemu, tylko że tam jest sytuacja taka, że gdyby wszedł wcześniej na karmienie właśnie nią, to tam jest więcej kukurydzy. Tak. I tu znów na młode to nie jest za bardzo dobre. No ja tak uważam, ale to no każdy może mieć inne zdanie. Dokładnie. Także teraz sobie, Rafał, przejdziemy do tych dwóch produktów, żeby właśnie je zaprezentować i pokazać, o czym rozmawialiśmy. Tak. To są dwa te produkty, o których wspomniałem wcześniej. To jest biotyna cynk i dermobalans. No typowo właśnie pióra, poprawę skóry. Ja łączę te dwa produkty razem. Generalnie daję je zawsze na karmę. Gdzieś tak się przyzwyczaiłem. Na karmę? Tak. No wiadomo, że zawsze tam trzeba tą butelką ruszyć. Ja trzymam, no one niby niekoniecznie muszą być, że tak powiem, w lodówce, ale ja trzymam dlatego, że wolę mieć zawsze stałą temperaturę, nie lubię takich skoków, że tak jak dzisiaj mamy bardzo gorąco, za chwilę zimno, więc trzymam sobie w lodówce. Zależy ile kto ma gołębi. Jak niedużo gołębi, to jedna duża łyżka jednego i druga drugiego. Wymieszać na karmę do wyschnięcia, ewentualnie no ja obsypuję, ja wolę obsypywać i tutaj takie sproszkowane rzeczy, które stosuję, to głównie pokrzywa.
No i wspomnę jeszcze właśnie o jednej firmie, której od lat stosuje to i na pewno z tego nie zrezygnuję. To też są produkty ziołowe z Centrum Zdrowia Gołębi. To uważam, te zioła sproszkowane właśnie do tego typu rzeczy, do obsypywania, są rewelacyjne. A ile w ogóle razy w tygodniu to podaje? No właśnie. Na ten moment to jest dopiero początek, że tak powiem, tej fazy pierzenia. Więc staram się dwa razy podać w tygodniu. Ale później, jak już samice będą zabrane od młodych, wiadomo, one wtedy w momencie się rozsypują bardzo, to zwiększam. 3, 4, a nawet i 5 razy w tygodniu. Bo no jednak twierdzę, że gołąb, jak już przychodzi ta faza dużego pierzenia, no jednak pierzy się codziennie. To nie jest tak, że dzisiaj mu pióra rosną, a jutro nie. Jutro przerwa. Jutro przerwa. Także dlatego stosuję je bardzo często, do 5 razy w tygodniu. Do 5, no tak. To praktycznie już, bardzo dużo. Już bardzo im pomagam. Dobra karma, te środki, no i gdzie mi tam zostaje po prostu jakiegoś miejsca, to no to na pewno idą cały czas witaminy i minerały. Też dużo. Też. Minerałów w trakcie pierzenia też musi być. Tak. Też na karmę. A jeśli chodzi na przykład jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec o grity, bo też często się słyszy i chciałbym poznać twoją opinię na temat tak zwanych mieszanek wcześniej MM-ki i tak dalej, grity i tak dalej. Mówi się, że jest w nich za dużo soli. No zgadzam się w 100%. I teraz ewentualnie, które byś mógł polecić, które ty stosujesz? Za dużo soli zdecydowanie. MM-ka to już mówiłem na filmie którymś naszym, że to jest totalne nieporozumienie. No stosują te różowe, tak? Jakieś te belgijskie. Też swego czasu kiedyś tam stosowałem, ale odszedłem. Jednak. Tak. Raczej postawiłem właśnie na te produkty i dużo ich daję na karmę. I one, to widać po prostu gołębie, że jak się to regularnie stosuje, to one wtedy tych mieszanek nie pobierają, tak? Nie pobierają aż tak dużo. Po prostu to jest tak. Właśnie. Tak jak gryt. Gołąb potrzebuje tego grytu też właśnie nie tylko, żeby uzupełnić coś tam z niego, ale przede wszystkim do trawienia. Trawienie, tak. No więc on go musi pobierać, ale nie. No więc ten gryt tak idzie średnio u mnie. Natomiast mieszanki mineralne, no to prawie mogę powiedzieć, że w ogóle, bo ja je wstawiam tylko na czas lęgów. Do gołębnika lotowego. A tak u mnie żadne spruszkowane mieszanki po prostu luzem w trakcie sezonów nie stoją. Czyli jedynie ewentualnie jakiś gryt. Tak, tylko gryt jest tam świeży, co jakiś czas wrzucany i no i tyle, tak to wygląda. No, ciekawy temat właśnie poruszyłeś, bo też jesteśmy na etapie tej mieszanki właśnie mineralnej. Jest taka mieszanka właśnie, która jest z przeznaczeniem typowo dla drobiu, tylko ma bardzo duże stężenie. Aha. I tam nie ma za bardzo jak tego podać, bo na taką dawkę, jak żeśmy przeliczali na przykład dla gołębi, to trzeba by podać tego deko czy 1,5 deko. Ojejku, to rzeczywiście. Bo jest tak mocne stężenie, że na przykład no po prostu nie ma jak tego podać. I też właśnie tam doktor pracuje nad tym, nad taką mieszanką. Jak się to uda zrobić, to będzie bardzo ciekawy temat. No i właśnie myślę, że to też będzie jeden z tematów tych materiałów, które niedługo się pojawią, czyli minerały, mieszanki mineralne, grity i tak dalej. Tak, ale głównie mieszanka mineralna też do takiego, bo to co robimy, to jakby my narzucamy to, co gołębie mają jeść, prawda? Jeżeli postawimy mieszankę mineralną luzem, no to tutaj już nie my decydujemy o tym, tylko gołąb. I teraz kwestia jest taka, czy on to będzie chętnie pobierał, czy nie. Bo Dolwit lęgi, które ja do tej pory na przykład stosowałem, no to bardzo fajnie gołębie pobierają. Tak. Ale jak się stosuje dużo tych produktów, to go pobierają bardzo mało.
I no, jesteśmy na etapie jakiegoś tam właśnie testu, bo jak się uda zrobić, zmniejszyć to stężenie po prostu dla gołębi, no to trzeba to przetestować. Jak to będzie, jak one będą chętnie to pobierały, bo no, musi lubić to gołąb, no też, tak, prawda? No. No i też chodzi o to, żeby nie przesadzić, bo jak pobierze za dużo sam, a jeszcze mu dołożymy w sposób taki, jak ja to robię, no to żeby się nie okazało, że tego będzie za dużo, no to... To tak jak z witaminami. No to tak jak z witaminami. Przesyt witamin jest podobno gorszy niż jego brak, niż ich brak. No ja myślę, że większe zło to jednak są niedobory. Tak. No. Także Rafał, dziś sobie kończymy. Wszystkim hodowcom życzymy dobry lot i zapraszamy do materiałów, o których dziś chwilę porozmawialiśmy. Tak, zapraszam naprawdę, bo no będzie naprawdę co posłuchać. Wiedza jest ogromna. Także dobry lot. Dziękuję, dobry lot.